Autobiografia czyli moje 12 pięć dni, 67 godzin i 89 minut, opowiedziane w 49 763 słowach. Rozdział 26. Impreska na pyżowicach. Chociaż suma sumarum nie mogę specjalnie narzekać, po pewnym czasie nastał okres, że przez sporo ponad półtora roku robiłem tam, mowa nadal o dziale reklamy. Nienal no, etatowo, a że firma jeszcze wtedy jako tako przędła to nawet się szarpnęła i zrobiła z zlot pracowników firmy na lotnisku pod Katowicami. Było w chuj gorąco, ale dało radę. Każdy na wejściu dostał talonik na kilka porcji żarcia i bodajże chyba 9,5 litrowych porcji czegoś jak za PRL-u. <laughs> Wprawdzie nie mogę go pamiętać, ale podobno wtedy wszystko było na kartki. Wybór był zajebisty, aż dwie pozycje. Obie na P. Pepsi albo piwo. I oba też z automatu. Jeden plus że chociaż dostawało się odpowiednio schłodzone, co przy jebitnym upale podchodzącym pod 30 stopni wcale nie było bez znaczenia. Zaraz na wejściu stał sobie tak zwany szwedzki stół, co szybsi i bardziej ogarnięci między innymi ja od tego właśnie zaczynali, a pierwszy strzał w moim przypadku poszły, także na nim obecne moje ulubione żarcie, ruskie. Potem dopiero wziąłem się za realizację swojego talonu. Póki jeszcze byłem w miarę trzeźwy, pozaliczałem atrakcje towarzyszące, na przykład znany z Wesołych Miasteczek mechaniczny byczek. Pobawiłem się też na specjalnie zrobionej i nadzorowanej przez odpowiedni serwis wieży wspinaczkowej. Normalnie prawie jak człowiek pająk. Potem zszedłem na ziemię, a raczej zostałem na nią spuszczony na liniach azekuracyjnych i już mogłem podejść do innej zabawki, w której z grubsza chodziło o to, aby rzucić do celu takim okrągłym gumowym kółkiem z dość sporawym otworem w środku za cel robiły butelki z żampanami, piwkami albo innymi lekko procentowymi trunkami. Jedynymi ich minusami były dwa drobne szczegóły, że była do tego dość spora kolejka, a drugi szczególik, że wszystko było na pełnym słońcu, więc zawartość butelki na pewno była mega ciepła, co w przypadku wszelkich tego typu rzeczy wyklucza ich przydatność na miejscu. Tak też postąpiłem ja, spożywając to dnia następnego z Marcinem na spółkę w jego norce. Wtajemniczeni wiedzą o co chodzi, reszta nie musi. A cała impreza odbywała się przy muzyce płynącej ze sceny, na której tylko i wyłącznie dla nas grała dość chyba znana grupka t -Love. lecz pograli se tylko do wieczora, bo potem wszyscy, a przynajmniej spora kibicowska część, miała zupełnie co innego w planie. Tym czymś była transmisja meczu Euro 2012 Polska-Czechy. Polska przegrała z Czechami 0 do 1. I jak zawsze od kilkudziesięciu lat odpadła z grupy. To już był późny wieczór i miałem już w sobie z siedem piw, a w trakcie meczu wchodziło ósme. Wprawdzie jak zwykle na imprezach masowych piwo ma to do siebie, że ma gdzieś z połowę procentów w porównaniu do browarów dostępnych w sklepach, ale i tak, coś tam już szumiało, a gdy było około północy impreza się kończyła, szedłem w kierunku autokaru śladem błyskawicy, ale trafiłem do właściwego autokaru, ale to już zawdzięczam wyłącznie swojej przezajebistej kumatości i przezorności, gdyż zaraz po jeździe na miejsce. Jeszcze zanim dostałem na wejściu talon na żarcie i browary, zrobiłem se moim super wypasionym fonem, chyba to był Soniacz K750, zdjęcie tablic rejestracyjnych autobusu, którym przyjechałem i tylko dzięki temu nie pojechałem se na przykład do Rzeszowa albo Szczecina. Swoją drogą na zakończenie imprezy przydałyby mi się tabliczka albo naklejka ostrzegawcza, którą mają naklejone autobusy MPK z tekstem UWAGA zachodzi przy skręcie. Wiadomo było, że wrócę w okolicach czwartej rano. bo też zanim jeszcze wyjechałem, załatwiłem ze z Marcinem miejscówkę w jego norce, nazajutrz rano oboje mieliśmy dniówkę u Staszka, Marcin zszedł po mnie do norki w okolicach 6 rano, krótko streściłem mu przebieg wczorajszego dnia i walnęliśmy na spływ mój wczorajszy łup, wygraną, czyli to, co znalazło się w polu, okręgu rzuconego przeze mnie coś w rodzaju 7% lemoniady. W około półlitrowej butelce z logostacji benzynowych z charakterystycznym czerwonym orzełkiem, który według ściemy marketing broni na ich stacjach jakości paliw. Stojąc na przystanku, czekając na jakikolwiek tramwaj, który nie skręci w prawo, w drobnera po odjeździe z pierwszego z przystanków, zanim tramwaj przyjechał, wydobyłem ze swojego plecaka litrową butelkę, w której kiedyś była Pepsi, jednak teraz był to żółty płyn, który wypierdzieliłem do kubła na przystanku. Marcin widząc to, z zaciekawieniem zapytał, czy to jest to, co myślę? Otrzymał moją odpowiedź: jeśli myślisz to, co ja myślę, że ty myślisz, to tak. Bez komentarza przyjął odpowiedź i razem wsiedliśmy do tramwaju, który wtoczył się właśnie na odcinek. Na wysokości pasa dla samochodów z namalowanym farbą drogową białym zygzakiem symbolizującym przystanek tramwajowy, czyli znak poziomy P17.